Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Kłania się Państwu ojciec Witold Hetnar i zapraszam do dzisiejszych rozmów niedokończonych. I witam również naszego gościa. Jest nim dzisiaj pan doktor Marek Kawa, amerykanista. Szczęść Boże, panie doktorze. Szczęść Boże, dzień dobry. Witamy serdecznie. Po raz pierwszy na rozmowach niedokończonych. Chociaż zaproszenie, to zaszczyt, żeby być gościem w tym wielkim ośrodku, bym powiedział, takiego Uniwersytetu Narodowego, Polskiego Uniwersytetu Wolności słowa i wymiany myśli, więc jeżeli mogę mieć jakiś udział, małą cegiełkę, to dziękuję, Bóg zapłać za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich słuchających z mojego pola, z mojej parafii błogosławionego Czesława, ale też nie tylko, wielu znajomych, wielu przyjaciół. Cieszymy się, panie doktorze. Witamy raz jeszcze. Drodzy państwo, a nasz temat z panem doktorem, chcemy ten temat poruszyć, a potem z państwem oczywiście. Geopolityczna rola Stanów Zjednoczonych. Temat, owszem, bardzo szeroki, szeroki jak świat, jak interesy amerykańskie, tak możemy powiedzieć. I spróbujemy zrozumieć, co się dzieje wokół nas. My może widzimy w skali naszych polskich interesów czy możliwości. Zobaczymy, jak to się ma w całości, może w większym kontekście. Taki sobie zamiar, gdzie stawiamy. Dzisiaj wieczorem z państwem, z panem doktorem. Panie doktorze, mówi się o takim czymś jak Pax Americana. Przez całe dekady po II wojnie światowej ten stan, system, nie wiem jak nazwać, trwał, był przyjęty. Po II wojnie światowej Ameryka rozdawała karty, mniej czy bardziej. Chociaż świat był dwubiegunowy, bipolarny, był wschód-zachód, Związek Radziecki był z drugiej strony. Potem, kiedy to wszystko się zmieniło, upadł reżim komunistyczny w Europie przynajmniej, no, Ameryka była tym gwarantem pewnego porządku ogólnoświatowego. Czy możemy nadal powiedzieć, czy nadal trwa, obowiązuje, istnieje Pax Americana w świecie? Według mnie trwa jak najbardziej. Wielu by chciało, żeby i nawet prorokowano, nawet geopolityków mówiło, że jakby już rola hegemoniczna czy mocarstwowa rola Stanów Zjednoczonych skończyła się, już jest passé. Choć sami Amerykanie też chcieliby nieraz się może wycofać. Nawet elity amerykańskie niestety często lewicowe, to trzeba wprost powiedzieć, chciałyby, żeby Ameryka może nawet weszła na tę pozycję takiego izolacjonizmu, tak, żeby jedynie zajmowała się swoimi sprawami, ale tylko mała uwaga, ojcze i drodzy państwo, bo Pax Americana jest pewnym konstruktem, który nie jest nowy. On się oczywiście opiera o Pax Romana, czyli jest to pewien rodzaj równowagi, pokoju, który mocarstwo, siła, która poprzez swoją ekspansję, ale nie tylko militarną, ale ekspansję też kulturową, cywilizacyjną, też religijną w tym czasie, jeżeli chodzi o Rzym, doprowadzała tak, że to nie był tylko element nacisku, ale beneficjentami tej równowagi, tego pokoju, jak sama nazwa mówi, pokoju, byli też poddani, powiedzmy tak, te poszczególne państwa, kolonie. Oczywiście w tym znaczeniu już dwudziestowiecznym, tak, czy bliskim nam, oczywiście nie mówimy o protektoratach, o koloniach, ale o sojuszach. I faktycznie można powiedzieć, Pax Americana zaczęła się od doktryny Monroe, czyli na początku gdzieś XIX wieku, 1823 w zasadzie, prezydent Quincy Adams rozpoczął tą doktrynę. Ona najpierw dotyczyła tego, iż Amerykanie sobie zastrzegli, że wpływy amerykańskie będą tylko ich jedyne, jeżeli chodzi o Amerykę Południową, Amerykę Łacińską, Karaiby. Nie życzyli sobie tak, aby ówczesne mocarstwa, czy hiszpańskie, czy portugalskie, czy jeszcze przede wszystkim brytyjskie, ingerowały. I to był początek. Z czasem oczywiście był pewien kryzys po wojnie secesyjnej, ale ta mocarstwowość Ameryki wzrastała. Oczywiście ona była gospodarcza, od prezydenta Granta po Hayesa, po prezydentów już Clevelanda, czy właśnie McKinleya. Zdobywanie krok po kroku i przekonywanie też, tak,
Owszem, na tamte czasy czasami używano siły. Bardzo krwawa wojna amerykańsko-filipińska, gdzie Amerykanie faktycznie dokonali wielu ofiar. Wcześniej można powiedzieć, że anihilacja w jakiś sposób plemion północnoamerykańskich, ale Ameryka jakby wtedy, kiedy przypieczętowała tą swoją siłę, zwłaszcza po pierwszej wojnie, kiedy właśnie wyszła z tego kręgu izolacjonizmu, zaangażowała się w pierwszą wojnę światową, doprowadziła dzięki właśnie koncepcji Wilsona i propozycji tych 14 punktów, dzięki też, przypomnijmy, Polska powróciła na mapy świata. Następnie po kryzysie znowu ekonomicznym potwierdziła swoją już mocarstwowość, czyli New Deal i Franklin Delano Roosevelt, zaangażowanie bezpośrednie, oczywiście użycie bomby atomowej i od tego czasu można powiedzieć ta siła, ta równowaga na morzach i oceanach przede wszystkim, bo jest to kraj zamorski, ale nie kraj kolonialny, to należy zaznaczyć, bo zaraz do tego wrócę. Jednym z takich zarzutów właśnie i do dziś, który przetrwał, takiego antyamerykanizmu absurdalnego, który dzisiaj powtarza Putin, powtarzają Chiny, powtarzają wszyscy, można powiedzieć, przeciwnicy Stanów Zjednoczonych i Ameryki, że Ameryka jest imperialna, tak? Że jest kolonialna. Wręcz można powiedzieć, że na odwrót, tak? Jak popatrzymy na działania Chin, Rosji, czy nawet Turcji, czy innych krajów, Iranu, to właśnie w Ameryce najmniej się mówi o imperializmie, o takiej sile, supersile. Więc wracając do Pax Americana, doprowadziła do tego, że była to pewna oferta w pewnym momencie, oferta, która nie zawsze była wymuszana na powiedzmy partnerze, ale zazwyczaj to kolejka ustawiała się do tak, różnych państw, którzy chcieli być... Oferta interesująca. Tak, którzy chcieli korzystać, bo na przykład to, że dzisiaj podróżujemy swobodnie przez Atlantyk, czy możemy przemieszczać się przez różne cieśniny, tak, nawet azjatyckie, nawet Indochiny, to nie jest gwarancja ani Rosji, ani Chin, ani Japonii, czy Australii, ale właśnie sił amerykańskich. Zresztą kilkadziesiąt lat temu, no może kilkanaście lat temu, pamiętam sytuację przy Morzu Indochińskim, kiedy działały grupy pirackie, które wręcz tak rabowały. Wydawało się, że w XX wieku jest to czymś niemożliwym, ale tak się działo. To wówczas kogo poproszono, do kogo zwrócono się? Prawda? Do sił amerykańskich, żeby w końcu ktoś zrobił z tym porządek. Więc często nawet sobie nie zdając sprawy, siadając do samolotu, zasiadając do jakiegoś środka transportu, to bezpieczeństwo, na przykład przemieszczania się, komunikacji, gwarantuje nam bezpośrednio albo wojsko amerykańskie, albo poprzez sojusz. Dzisiaj jest to największy sojusz militarny, sojusz, który gwarantuje nam bezpieczeństwo, to sojusz NATO, czy AUKUS niedawno stworzony, czy inne porozumienia. Więc to Pax Americana, które trwa i gwarantowało pewien ład, na ładzie, którym zbudowano koncepcję globalizacji też, która w pewnym momencie też uderzała w same Stany Zjednoczone gospodarczo, było pewną ofertą, tak, ofertą, którą zazwyczaj bardziej przyciągała niż odpychała. No ale zawsze jak ojciec powiedział, jeżeli jest super siła, jeżeli jest te relacje są unipolarne, tak, bo powiedzmy po świecie zimnowojennym, po tym świecie dwubiegunowym nastał faktycznie taka, tak się mówi, nastała przerwa geopolityczna właśnie z dużą siłą, super siłą, nawet hegemonem, jak mówimy, amerykańskim. Powiedzmy, jest to okres po upadku komunizmu, gdzieś 89 do 1992-1993 roku, powiedzmy do konfliktu bałkańskiego, kiedy Amerykanie też popełniają mnóstwo błędów, tak, które później będą też niestety powielane przez Obamę i innych prezydentów. Mówię tu na przykład o przykładzie europejskim, braku zaangażowania się bezpośrednio, być może wiele ofiar
i dziś na Ukrainie, i wiele ofiar w Bośni, Hercegowinie czy w Chorwacji, by być może udało się uratować, gdyby Amerykanie szybciej się zaangażowali. Bo proszę zobaczyć, najbezpieczniejszy okres, kiedy literalnie, tak, popatrzymy, najmniej dochodziło do powiedzmy, czy jakichś elementów ludobójstwa, czy ofiar, był okres zimnowojenny, tak, przynajmniej w Europie. Owszem, rozgrywały się dramaty na obrzeżach, tak zwanym Rymlandzie, Trzecim Świecie, ale w zasadzie powiedzmy Europę czy Eurazję po wojnie koreańskiej nie dotknęły jakieś kataklizmy. Owszem, to był świat zamrożony, to był konflikt zamrożony, wszyscy się obawiali tej bomby hybrydowej, ale ten świat bipolarny dawał pewną stagnację, ale ten pokój był wymuszony. Ale kiedy Amerykanie zrezygnowali z racji pewnego takiego, bym powiedział, rozluźnienia też geopolitycznego, właśnie na zasadzie doktryny Bakera, niech Europejczycy sobie poradzą ze swoimi problemami, i tym takim najlepszym przykładem był właśnie konflikt na Bałkanach, tak? Kiedy zaczęły się pierwsze w Prysztynie, pierwsze elementy, prawda, ludobójstwa, tak, Serbów, i wówczas jeszcze za czasów prezydentury George'a Busha seniora, właśnie kiedy Baker był sekretarzem stanu, to był ten element właśnie, zostawmy, niech sobie Europejczycy z tym poradzą. A wcześniej niestety też dosyć sławetna brak reakcji na wsparcie właśnie tych ruchów narodowościowych, czy tych ruchów. Przypomnę, jak Amerykanie byli zasmuceni tym, że Ukraina dąży, na przykład Ukraina dąży do niepodległości, czy Białoruś już w jakiś sposób zaakceptowali niepodległość państw bałkańskich, z racji, że przed II wojną światową to były jednak niezależne państwa, ale wprost dziś mamy, dziś wiemy o raportach, które są wysyłane właśnie z Departamentu Stanu, gdzie wręcz próbuje się Ukraińców, tak, odwlec, tak, od ogłaszania niepodległości. Słynny Chicken Kiev speech choćby Busha. Więc takich przykładów takiego rozluźnienia geopolitycznego właśnie po 1989, kiedy wydawałoby się, że Amerykanie mogli postawić kropkę nad i, to co na przykład zrobili w Zatoce Perskiej. Ale też, panie doktorze, kiedy patrzymy teraz na ten świat nasz obecny, pan mówi o tym świecie takim dwubiegunowym. Były Stany Zjednoczone, był Związek Radziecki. Było takie trzymanie się wzajemne w ryzach. Ta Pax Americana była w taki sposób gdzieś tam kontestowana. Obecnie teraz nie ma Związku Radzieckiego. Jest Rosja, aspiruje do bycia imperium. Ten wątek zaraz podejmiemy, wojna na Ukrainie. Ale czy w to miejsce teraz nie wchodzą Chiny? Czy mamy świat dalej bipolarny, dwubiegunowy? Kto teraz kontestuje rolę Stanów Zjednoczonych, ten system Pax Americana? Czy to są teraz Chiny dla odmiany? Ojciec bardzo akademicko tutaj namawia mnie do takiej właśnie rozmowy nieco myślami Huntingdona, tak, Samuela Huntingdona, który i słusznie myśli tymi strukturami właśnie cywilizacyjnymi sił, jak najbardziej. I faktycznie w pewnym momencie tego rozluźnienia geopolitycznego mówiło się, że o takim smutku, o samotności hegemona, i właśnie o samotności, że wcześniej czy później jest to taki fatalistyczny kierunek, że wcześniej czy później on poprzez swoją implozję, czyli to, co obserwowaliśmy w Rzymie w V wieku, poprzez swoje jakieś destrukcyjne zachowanie zacznie tracić tę rolę. I na to to jest charakterystyczne w tym myśleniu właśnie, czy w tej koncepcji Huntingtona i myślenia takiego pozytywistycznego, wchodzi siła, która się szykuje. I niewątpliwie to są Chiny. Czy były Chiny takim kandydatem, czy dzisiaj są, to już jest dyskusyjne. Zaraz spróbuję rozwinąć ten wątek, ale jeszcze jeżeli mogę. Otóż ta samotność hegemona była też w jakiś sposób, myślę, narzucana samym Amerykanom, kiedy wmawiano im, oczywiście po ich błędach też, tak, po skupieniu się na wojnie z terrorem, tak, o tym wojnie, zwłaszcza tymi interwencjami
Zobaczymy tylko, zobaczmy, wówczas tylko siła amerykańska mogła prowadzić dwie dalekie wojny równocześnie, pełnoskalowe wojny w Afganistanie. Jak popatrzymy na mapę, są to bardzo odległe, tak, bardzo odległe obszary rzeczywistości dla Stanów i kulturowo, i geograficzne. I w tym czasie, czyli nawet już powiedzmy po tych najlepszych latach 90. rozwoju gospodarczego, takiego bardzo dobrego czasu też gospodarczego dla Stanów Zjednoczonych, to kiedy George Bush Jr. prowadzi właśnie tę politykę właśnie containment, tak jak się ją też określa, czyli niesienia, ona że zaczęła, była rozpoczęta jeszcze za Clintona, ale właśnie połączona wojną z terrorem, to bardzo skutecznie, wydaje mi się, i taką pracę organiczną w tym czasie wykonuje Rosja i właśnie Chiny. To znaczy wtłaczają i społeczeństwu amerykańskiemu poprzez media, które budują, często środkami amerykańskimi czy europejskimi, czyli wtłaczają do rzeczywistości i Europy, tak, do myślenia europejskiego i nawet do elit amerykańskich takie myślenie, bym powiedział, pewnego wstydu. Nie jest to jeszcze pedagogika wstydu, którą my tak doświadczaliśmy nie tak dawno jeszcze w Polsce, ale wmawianie, że właśnie ponoszą Amerykanie wszelkie, tak całą tą winę zarówno za Bałkany, za bałagan powiedzmy, czy tą implozję na Bliskim Wschodzie, za Afganistan, gdzie na początku wydawało się, że wszystko idzie dobrze i wmawia się winę, tak, że za to wszystko są odpowiedzialni Amerykanie i ich myślenie właśnie imperialistyczne. Tym bardziej, jak popatrzymy, czy nawet w koncepcji tej niesienia demokracji, tak, która była bliska neokonserwatystom, czyli tej ekipie George'a Busha, nie mówi się ani o imperializmie, ani o kolonializmie, tak, czyli powiedzmy, ale o pewnej ofercie, jak powiedziałem, czyli które mogą skorzystać, którą się daje właśnie dla społeczeństwa irackiego, czy powiedzmy dla tych społeczeństw etnicznych, szyitom, czy właśnie sunnitom, czy dla również wieloplemiennego społeczeństwa Afganistanu, daje się pewną koncepcję i nie zawsze ją się wymusza siłą, tak? Więc absurd polega na tym, że dzisiaj i Rosja, i Chiny, te, które właśnie budowały się, czyhały tylko, aby zająć tą rolę hegemona, które chcą dzisiaj to zrobić, może Rosja nie, bo Rosja jest dzisiaj tylko potencjałem nuklearnym, jak się okazuje i nie wiemy też do końca na ile, ale myślę, że Chiny, Indie, które lada chwila, dzięki prognozom, jak widzimy, ONZ-u, przekroczą biologicznie populację Chin, one szykują się i wmawiają właśnie te kraje, które gdzieś miały udział w kolonializmie, wmawiają tak społeczeństwu amerykańskiemu to poczucie, co czym dzisiaj jest cancel culture, tak, czyli taka kapitulacja swoich dokonań właśnie, czy to, co no jeszcze 20 lat temu to określenie wyjątkowość amerykańska, tak, taka wyjątkowość, ekscepcjonalizm, czy właśnie to soft power było przecież, było za tym tęskniły wiele społeczeństw. Sugeruje pan, że cancel culture to jest takie rozumiewanie od środka, tak, Ameryki przez dzisiaj, obce mocarstwa? Jest to wynik właśnie wejścia przez ideologię wmawiania, często przez uniwersytety, przez tak zwanych intelektualistów zachodnioeuropejskich, tak, którzy są często zapraszani, czy byli zapraszani na właśnie na amerykańskie uniwersytety, czy właśnie do publikowania. Sączenie, tak, wmawianie Amerykanom i dzisiaj to obalanie pomników, tak, które obserwujemy w Stanach Zjednoczonych, niestety. Zwłaszcza zaczęło się od konfederatów, tak, a kto wie, czy niedługo nie zasłoni się George'a Waszyngtona. Ale nie chcę jeszcze wchodzić na te elementy kulturowe, wracając jakby do pytania pana redaktora, czy właśnie Chiny dziś zastępują tę rolę. One rozpoczęły tę pracę, właśnie mówię, bardzo wcześnie. Putin dał przecież w jakiś sposób, zauroczył przecież samych prezydentów amerykańskich, od George'a Busha, nawet Obamy, wydaje mi się, czy Hillary Clinton.
i od początku wiedział, że on wychodzący jeszcze z tego myślenia właśnie sowieckiego, KGB, tak? Podejrzewam, że Bush powiedział, w oczach Putina zobaczył trzy litery, KGB. Tak, tak. A czy to powiedział McCain, a Bush widział w jego oczach, spojrzał głęboko w oczy i widział tam właśnie bodajże dobroć, tak, i dobrego człowieka, dobrą duszę, coś takiego. A skontrował to oczywiście słynny już nieżyjący senator z Arizony, że nic tam nie widać, tylko trzy słowa KGB. I to było właśnie, no właśnie, kiedy jeszcze w 2012 roku w czasie kampanii, kiedy i Romney, i właśnie McCain mówili, że dzisiaj zagrożeniem dla właśnie Pax Americana, dla Stanów Zjednoczonych jest Rosja i Chiny. Nie tylko Chiny, ale też Rosja. To było przecież dalekowzroczne. To się pokrywa z tym, co też z tą naszą narracją polską. Myśmy bardzo dobrze wyczuli i odczytali to, co robi Putin. I on zresztą jakoś bardzo nie maskował tego, co te jego pierwsze działania, bym powiedział, typowo ludobójcze i w Gruzji, Osetii, które się zaczęły jeszcze w latach 90., ale kiedy już nastał Putin. Czeczenia wcześniej. Zwłaszcza Czeczenia, tak. Czeczenia, Gruzja, Syria. No, moglibyśmy wymieniać, ale przepraszam, że robię takie koło dygresyjne dotyczące właśnie tą walkę o hegemonię. Chiny, które oczywiście może nie działały tak agresywnie jak Putin, czy tak otwarcie, ale poprzez na przykład działania szpiegowskie, tak? Działania też propagandowe, wchodzenie w biznes amerykański, nawet tak zwana, jak to określa dzisiaj znany amerykański geopolityk Robert Kaplan, że w tym czasie, powiedzmy, od Kajszeka do dziś prezydenta Xi, trwał taki okres, powiedzmy, kolegialnej autokracji. Tak? Że powiedzmy, autokracja funkcjonowała, czy taka silne rządy autorytarne, że funkcjonowały w samych Chinach, ale one tak naprawdę były otwarte na Amerykę, na świat i kooperowały, zwłaszcza gospodarczo. To już wtedy przecież widzimy elementy, zwłaszcza wykradania choćby technologii, szpiegowania. To ta długa droga, ten długi marsz, który Chiny zapoczątkowały, jest dzisiaj w jakiś sposób uwieńczeniem. Czy to się udało? Według mojego skromnego zdania twierdzę, że nie. Że Chiny dzisiaj tak są bardziej agresywne, ale to wynika z ich problemów. Im powiedzmy siła regionalna, czy która chcąca być super siłą, chce mówić o swoich imperialnych działaniach ekspansywnych, to zazwyczaj albo są to problemy wewnętrzne, albo jest jakieś pójście do przodu. Tak? I wydaje mi się, że to się dzieje w Chinach. Chiny teraz cierpią, przede wszystkim mają problemy, paradoksalnie mają problemy z wzrostem gospodarczym, mają problemy demograficzne. Niestety to warto powiedzieć, zwłaszcza tu ojców, polityka jednego dziecka, tak, czyli silna polityka aborcyjna doprowadziła do tego, że niedługo ludność, populacja Chin spadnie poniżej miliarda, a przeskoczą je Indie. Tylko oczywiście to jeszcze nie gwarantuje sytuacji hegemonicznej, bo muszą być jeszcze spełnione warunki geograficzne, to muszą być oczywiście odpowiednie warunki gospodarcze, ale być może ten scenariusz, który zakreślił teraz na 50 lat do przodu prezydent Xi, on wynika z tego, że chce uciec do przodu. Chce uniknąć pewnych problemów wewnętrznych, które ujawniła też pandemia, z którym nie zawsze Chiny sobie poradziły. No i rozpoczęła się wojna, jak widzimy, wojna gospodarcza z Ameryką. Na razie tutaj trudno powiedzieć, kto wygrywa, ale świat dzisiaj, można powiedzieć, nie wraca do sytuacji bipolarnej czy dwubiegunowej, przynajmniej robi pewne wrażenie, tak, że po jednej stronie dzisiaj, zwłaszcza wojny na Ukrainie, tworzy się świat, tak, czy koalicja, tworzy się koalicja wolnych społeczeństw, czy tak zwana koalicja wokół Stanów Zjednoczonych i powiedzmy demokracji, a po drugiej stronie mamy, powiedzmy, ten świat autorytarny, powiedzmy od Rosji, Chin po Iran, Kubę, czy Wenezuelę, czy Koreę Północną. Czy 24 lutego 2022 zmienił coś
w ogóle, czy radykalnie zmienił w geopolityce amerykańskiej? Mówię o początku inwazji Rosji na Ukrainę. Bardzo dużo zmienił w geopolityce światowej. W amerykańskiej oczywiście przestawił pewne akcenty. Czy to jest rewolucja w geopolityce? Myślę, że nie, bo Pentagon, bo pamiętajmy, że też polityka amerykańska jest prowadzona często równolegle, ale z różnymi akcentami poprzez różne ośrodki. Jest oczywiście Biały Dom, prezydent, który, prawda, któremu się raportuje poprzez zwłaszcza doradcę bezpieczeństwa wewnętrznego, tak, kiedyś to był słynny Brzeziński, Kissinger, tak. Czyli mamy Biały Dom, mamy Departament Stanu, mamy Pentagon, bardzo silny ośrodek, który często jest do przodu, bardziej jastrzębi, bardziej byśmy powiedzieli aktywny czy reaktywny. Mamy też Kongres, tak, który też bardzo często ma alternatywne, dobre lub złe pomysły poprzez politykę międzynarodową. I w oparciu o taką, powiedział, korelację, prowadzi się politykę długofalową. I myślę, że ona była dalej skupiona na Pax Americana, utrzymaniu tego, ale niewątpliwie wojna na Ukrainie przyspieszyła pewne działania. Tak? Przyspieszyła, odkryła znowu, czy dotarło mi się też do społeczeństwa amerykańskiego, że jednak nie ma tej przerwy geopolitycznej. Ameryka musi walczyć o swoją mocarstwowość. I nie tylko zakończyła, jak chciał Fukuyama. Absolutnie. Niestety to myślę, że fatalna, może nie samego Francisa Fukuyamy, ale on przecież poprzez swój artykuł w 89, a później książkę, którą wydał na początku lat 90, też dołożył swoją cegiełkę, tu pozwolę sobie powiedzieć, do tego abstraktu, który kreowała Rosja, wcześniej jeszcze ZSRR, czy państwo sowieckie poprzez swoje satelity i Chiny, tworzenie Ameryki imperialnej, tak? Ameryki, która powinna tak dokonać pewnej rewizji swoich błędów, że jest to imperializm, który jest pełen ofiar, tak? I prowadzenie tej... Zresztą proszę zobaczyć, wszelkiego rodzaju protesty czy organizacje pacyfistyczne, tak zwane pokojowe, swój kierunek, powiedzmy, ataku kierowały nie na Sowietów, tak, nie na Chiny, na powiedzmy Iran, ale zawsze na Stany Zjednoczone, na NATO. Co jest absurdem, tak? Co jest absurdem, bo wiemy, które totalitaryzmy doprowadziły do największych ofiar. Które, powiedzmy, które imperia, czy można mówić o imperializmie amerykańskim na przełomie XIX-XX wieku. No ale takie były czasy, takie były też, takie było myślenie, ale myślę w okresie XX wieku czy XXI wieku, kiedy Amerykanie dzisiaj, nawet sami amerykańscy politolodzy nie używają tego typu definicji. Jest to passé, jest to pewne myślenie poprawnościowe. To... Jeszcze wrócę do czasu na współczesnym, panie doktorze, przepraszam, wyjdę w słowo. Okay. Ta data 24 lutego 2022, początek inwazji pełnoskalowej Rosji na Ukrainę, wojny tam. Pamiętamy tak, Barack Obama raczej się wycofywał z Europy, bardziej Pacyfik był jego tutaj taką teatrem zainteresowań geopolitycznym. Pamiętamy Trumpa, jego podejście takie, no, trochę handlowe, nie płacicie, nie macie, tak, do Niemiec, tam raz po raz tam ich upominał. Wczesny Biden, że tak powiem, też przecież była taka tendencja, widać było u niego, jakby zlecał Niemcom pieczę nad Europą i tą częścią świata, a my mamy swoje problemy, tak? Czy po tej dacie, wydaje się, że tak, ale to może błędnie, co się zmieniło w geopolityce amerykańskiej? Właśnie jeszcze raz to pytanie chcę ponowić, tak? Czy to jest jedynie korekta pewnych faktorów, czy to jest jakaś nowa jakość? Na pewno nowa jakość co do naszej części Europy, tak? Europy, powiedzmy, jak określimy to Europy Środkowo-Wschodniej, to myślę, że to byłoby zbyt pustym określeniem. Ja bym się tutaj do Mackindera odniósł. Często też i myślę, że w audycjach pada to pojęcie właśnie Euroazji, tego pivotalnego
centrum, które właśnie promieniuje na Azję i Europę jednocześnie. I on się gdzieś to, prawda, rozpoczyna, prawda, od Karpat do Kaukazu. Amerykanie, myślę, że zbagatelizowali. To mieliśmy objawy tego, jeśli chodzi o ten słynny reset, tak, w 2008 roku. To Barack Obama tutaj. Tak, ale wcześniej. Myślę, że nawet George Bush Jr. niestety pech chciał, że to była końcówka jego drugiej bardzo słabej kadencji. Nastały takie czasy niesprzyjające właśnie, że nie przyciągnęliśmy wystarczająco silnie uwagi Amerykanów na tyle, aby na przykład zabezpieczyli nam tarczę antyrakietową. Tak? Bo myślę, że gdyby była wówczas tarcza w 2008-2009 roku, ja myślę, że nie doszłoby do wojny ataku na Ukrainę. Ale była też ta umowa między NATO a Związką Radziecką, tak, że w tym miejscu nie będzie baz stałych, obecności stałej. Dokładnie. No, najlepszym przykładem jest Nord Stream 2, zwłaszcza Nord Stream 2. To jest taki, można powiedzieć, crème de la crème. Tak? Jeżeli ktoś jeszcze ma jakieś wątpliwości, że to była źle prowadzona polityka, bo była oczywiście przez Obamy, Bidena też. Biden też przecież jako wiceprezydent to reglamentował. Pewne przebłyski miał George Bush Jr., który na przykład zaprosił na szczycie bukaresztańskim, próbował zaprosić do przynajmniej takiej próby członkostwa Ukrainę i Gruzję. I wtedy, prawda, do dzisiaj wiemy, bardzo dramatyczny protest Angeli Merkel, Niemców. Podobno doszło do wręcz silnej wymiany zdań. Tak jak mówię, niestety to, trafiło to na trudny czas. Bush odchodził już, niestety w niesławie. Przychodził nowy prezydent, który no, też otrzymał Nagrodę Nobla za właśnie, wydawało się, rozprężenie, ale niestety inaczej rozumieli to Rosjanie. Rosjanie to odczytali jako, oczywiście znowu jako element słabości. Chyba bardziej zabycie no Barackiem Obamą otrzymał. Tak, bardzo szybko weszli do, dzisiaj 20% Gruzji przecież jest okupowanych przez Rosjan, bardzo szybko zaczęli działać w Mołdawii, Naddniestrzu. No i przykład Syrii jest takim znowu późniejszym przykładem, tak, niż Nord Stream 2, ale jeżeli chodzi w ogóle o rurociąg, tak, bo to jest kwestia bardziej gospodarcza, geopolityczna, ale Syria jest doskonałym przykładem implozji, znaczy wycofania się Amerykanów bez żadnej oferty. Przypomnę Aleppo, tak, kiedy nawet stwierdzenia prezydenta amerykańskiego kiedyś nie do pomyślenia, że są gołosłowne, to znaczy przypomnę Obama, ktoś mu źle też doradził prawdopodobnie, stwierdził, że dojdzie do użycia broni chemicznej, to Amerykanie tego nie zostawią. Czy już teraz może nie powtórzę dokładnie, ale taki był przekaz. Oczywiście doszło, prawdopodobnie Rosjanie testowali w ten sposób reaktywność Amerykanów. No i zaraz potoczyło się bardzo zły przykład, prawda, ataku w Bengazji, śmierć ambasadora amerykańskiego. Więc tych elementów, które tylko utwierdzały Putina, prawdopodobnie też w duecie z Pekinem, bo myślę, że dzisiaj to ewidentnie widzimy, że jest to granie raczej w duecie, utwierdziły tylko do przypomnę, pierwszego ataku na Ukrainę, to znaczy zajęcie Krymu, tak, ta wojna hybrydowa, Majdan, to wszystko, co było tego pokłosiem. No i właśnie, i ta historia, którą znamy dzisiaj coraz bardziej jako z autopsji, czyli wojna na Ukrainie. I no, chyba więcej argumentów Amerykanie czy świat zachodni nie potrzebują, aby właśnie nieco przestawić akcent na powrót do obecności. Już nie tylko dzisiaj Amerykanie są, to nie jest jakiś, powiedzmy, element, powiedział, łaski z ich strony, tak, że dzisiaj są w Polsce w liczbie prawie 10 tysięcy, że budują, czy wspomagają nas w budowie tarczy antyrakietowej, wspomagają nas przynajmniej w zakupie, czy w jakiś sposób unowocześnianiu naszej armii, aby ten element odstraszania był jednak praktyczny i efektywny. Ale dzisiaj, myślę, odrabiają lekcje błędów, które też popełniali.
Stąd jak najbardziej ojca stwierdzenie, że doszło do pewnego przeakcentowania, że Amerykanie też odrobili lekcje. No cóż, a często kosztem teraz Ukrainy i tych ofiar, prawda? Na szczęście jeszcze nie naszych ofiar, ale kto wie, mogło być bardzo niebezpiecznie, tak? Gdyby też nie rola na przykład prezydenta Kaczyńskiego i jego sygnał tego, co się działo w Gruzji, to i tych sygnałów, tej narracji, która płynęła z Polski, z krajów nadbałtyckich, z krajów. Więc dzisiaj ta koncepcja choćby dziewiątki bukaresztańskiej, tak, czy tego, co Polska buduje, jakkolwiek to nazwiemy, Trójmorze, Międzymorze, czy właśnie patrząc bardziej militarnie, to, co w tym roku obserwowaliśmy podczas wizyty Bidena w Polsce i przewodzenie właśnie tej formule. Miejmy nadzieję, że ona się przerodzi może nie w jakiś element konkurencyjny do NATO, ale w jakiś taki świeży oddech dla NATO, że dzisiaj te słowo Macrona o śmierci mózgowej NATO czy podkopywanie, co jest też absurdalne. Strategicznej autonomii chyba. Tak, niedawno jego powrót i te jego dziwne intelektualne propozycje. Zakładamy, że to jest wynik właśnie tego antyamerykanizmu, o którym mówię, który był pewnym elementem soft power właśnie Sowietów i Chin, które udało się wtłoczyć. Będziemy wątki kontynuować, ale pora na naszych telewidzów, radiosłuchaczy, których chcę teraz zaprosić do naszych rozmów tutaj na antenę naszą. Drodzy Państwo, geopolityczna rola USA. Naszym gościem jest pan dr Marek Kawa, amerykanista. I oczekujemy na Państwa głosy, pytania, refleksje. Oto nasze numery telefonów. Przypomnę, dla Polski Północnej 56 657 0011, dla Polski Południowej 56 657 0012, dla użytkowników telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400 i dla telewidzów, radiosłuchaczy z zagranicy 48 56 657 0013 oraz 48 56 657 0014. Oczekujemy na Państwa głosy. Panie doktorze, właśnie a propos tych nowości w geopolityce, czy ta sytuacja, o której tutaj mówimy, wojna na Ukrainie, wejście Amerykanów mocniejsze do Europy. Czy to jest nasze polskie tylko 5 minut, które się skończy za 5 minut, jak mówią niektórzy politycy niemieccy czy francuscy? Czy to jest trwała zmiana i nowa jakość w tej części Europy, konkretnie też i w Polsce? Ja wychodzę z założenia, że jakby polityka czy geopolityka jest kreowana przez konkretnych aktorów politycznych, czy właśnie przywódców, czy narody też, tak, czy działania wręcz zbrojne. Na szczęście do takich nie musi dochodzić, ale to oczywiście zależy tylko od naszych rządzących, na ile będziemy, od naszych przedstawicieli, tak, polityki zagranicznej, polityki wojskowej, obronnej, na ile będziemy aktywni, na ile jak najbardziej jest to dzisiaj, zobaczmy jaka jest nasza rola, nieporównywalna. 2009-2008 rok, kiedy prawda tak sławetne wezwania ministra Sikorskiego, że o aktywność Niemiec, tak, a dzisiaj kiedy Niemcy przyznają rolę, ciągle jakby nie widząc swojej winy, tak, ja nie słyszałem do tej pory jakichś elementów, choćby przeprosin ze strony Angeli Merkel. Ja myślę, że... Otrzymała order ostatnio. No właśnie, przecież może to są mocne słowa, ale ta pani kanclerz ma pośrednio dzisiaj krew na rękach tych młodych żołnierzy ukraińskich. Generał Andrzejewski mówił w Stanach Zjednoczonych parę miesięcy temu, że NATO przeniosło się centrum NATO z Berlina do Warszawy. Jak najbardziej. I myślę, że to jest kierunek już nieuchronny. Te jeszcze próby jakiegoś ratowania wizerunku. To jest też paradoks. Ja niedawno słyszałem... Przepraszam bardzo, mamy telefon. Oczywiście. Dobrze? Dajmy głos naszemu słuchaczowi. Bardzo proszę, halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Mówi Stanisław z Małopolski. Witam serdecznie doktora znawcy układów w Ameryce. Ja to wysłuchałem i mam do tego taką refleksję. Stany Zjednoczone
wiele razy dało po łapach krajom imperialnym, totalitarnym i to podczas I wojny światowej i II wojny światowej i na Bałkanach. Ale wtedy Ameryka była supermocarstwem w pewnym sensie tego słowa. Gospodarczym, militarnym, moralnym, była tam demokracja, a wartości prawa naturalnego, duchowego, religijnego nie były dyskryminowane. Polska też dużo zawdzięcza Ameryce w uzyskaniu wolności, na przykład w 1918 roku. Jednak marksizm kąsał i kąsa ten kraj, ba nawet kontynent. Ostatnio też tam szaleje ten marksizm kulturowy i rób to, co chceta. Zauważyłem, że poprzedni prezydenci zauważali niebezpieczeństwo Rosji bolszewickiej i też pomagali krajom, na których chciał się wyrwać z ich niewoli. Na przykład Reagan reprezentował pozytywne wartości i też miał duży wpływ razem z papieżem na powstanie Solidarności w Polsce i w ogóle obalenia komunizmu w Europie Środkowej. Ale prezydenci demokratów według mnie pobłażali i nadal pobłażają imperialnym krajom. Za ich prezydentury przecież była i Gruzja, i 2014 rok w Ukrainie, a za Bidena przecież powtórka w 2022 roku. Wojnę na Ukrainie Putin sądował i chciał robić już za prezydenta Trumpa, czy może walność na Ukrainę, ale on stanowczo powiedział, siedź spokojnie. Sądzę, że jeśli prądy lewicowe zdominują Amerykę, to i nasza wolność i Europy będzie zagrożona. I to na rzecz na przykład Rosji czy Niemiec albo dla ich obojga. Zwłaszcza, że Niemcy, Francja i inne stare kraje Unii Europejskiej chcą wypchnąć Amerykę z Europy, a sami już unikają posiadania silnej armii i osłabiają NATO. Polska jest solidnym członkiem NATO, bo wie, czym jest Rosja. Dziękuję za wysłuchanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Dziękujemy panie Stanisławie. Panie doktorze. Dziękuję panu Stanisławowi. No cóż, ja mogę jedynie zgodzić się tutaj i pewne wątki rozszerzyć tylko. Troszkę wyczułem w słowach pana Stanisława elementy pesymizmu, że jakby dzisiaj Ameryka nie jest na tyle aktywna, czy dopuściła do tego, że właśnie tak aktywnie sobie radzą Rosjanie czy Chińczycy. Ale przypomnę, parę faktów. To Amerykanie ostrzegli nie tylko Polskę, ale świat, bo doskonale mieli aparat wywiadowczy, że to faktycznie jest inwazja. Że to, mówię oczywiście o inwazji w lutym, nie w tej, którą szykowali też w maju na wiosnę. To dzisiaj wiemy także, że państwo zostały, sojusznicy zwłaszcza oczywiście Stanów Zjednoczonych, więc Amerykanie są lojalni. No właśnie, czy to, że system demokratyczny w Stanach Zjednoczonych, co by nie mówić, on ma oczywiście swoje wady i zalety, ale wielu krytyków mówi, że on jest tak jak on trochę kulą u nogi. No bo zobaczmy teraz na przykład, nie do pomyślenia, żeby na przykład w Rosji czy w Chinach prezydent tak był uwiązany, czy władza wykonawcza była zależna od parlamentu, bo nie można uchwalić budżetu. Tak? No teraz powiedzmy w Moskwie, Pekinie śmieją się z Bidena, no jak to przez sześciu kongresmenów nie można uchwalić budżetu, największego budżetu świata, znaczy można powiedzieć największego PKB, bo dzisiaj jest ciągle największe PKB, ponad 200 bilionów, a trylionów amerykańskich dolarów. Ale taka jest cena demokracji. Amerykanie mówią, okej, to jest nasze soft power, to na razie nam przeszkadza, ale na dłuższą metę to właśnie przyciąga, że dzisiaj kolejki ustawiają się ciągle, tak? I właśnie tych Chińczyków, i tych Rosjan, i Ameryki Południowej, którzy chcą ten American Dream przynajmniej spróbować uzyskać, tak? Więc nawet bez względu, czy to są prezydenci, bo oczywiście każdy prezydent próbuje odcisnąć, mówię o prezydencie oczywiście amerykańskim, czy to republikański, czy demokratyczny, ale czasami oni się, jak na przykład Donald Trump, gdzieś abstrahują od tych, próbują jakąś swoją taką indywidualną ścieżkę prezydentury wytworzyć. To jednak są mocno osadzeni w tych kolejnych, bym powiedział, demokratyzmu amerykańskiego, parlamentaryzmu, konstytucji, której są wierni, bo wierzą, że tak jak ojcowie założyciele,
Zobaczmy, że jest to jedna z najstarszych realizowanych i konstytucji dzisiaj, można powiedzieć, na świecie, skodyfikowanych oczywiście, i Amerykanie są jej wierni. Na przykład dzięki drugiej poprawce jest to najbardziej, można powiedzieć, przygotowany tak do wojny kraj, zmilitaryzowany. Owszem, płacą wielką cenę za ofiary, tak, no bo te strzelaniny, tak, egzekucje często, dzieci, ale... Mówimy o dostępie do... No do broni oczywiście, drugiej poprawce. Ale jest to specyfika właśnie, ta specyfika Stanów Zjednoczonych, że daje im pewne, w pewnym momencie to widziane, mówię, z Pekinu, czy z Bogoty, czy z Hawany, czy z ich perspektywy jako śmieszność, jako właśnie pewien trywializm, jak to jeden senator może blokować uchwałę, coś nie do pomyślenia, tak? No, wiemy, jakby sobie poradził z nim Putin, czy prezydent Xi, ale Amerykanie mówią, to jest nasza tradycja i to jest nasza siła, która później będzie procentować. Mamy kolejny telefon, panie doktorze. Bardzo proszę, halo. Halo, niech będzie pokłon z Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Halo? Witamy na antenie, prosimy się przedstawić. A, słabo was słyszę, ale Marek z Warszawy. Panie Marku, słyszymy pana świetnie, proszę mówić swobodnie. Mam krótkie pytanie do gościa w telewizji. Czy ta polityka wewnętrzna Stanów Zjednoczonych, która obecnie jest prowadzona przez administrację prezydenta Bidena w sposób fatalny, czy ona może wpłynąć na pozycję Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej i w jakim stopniu? Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo, panie Marku. Dziękuję, panie Marku, za tą ocenę. Oczywiście każdy ma prawo do swojej perspektywy. Ja bym się nie zgodził, że ona jest fatalna. Ona oczywiście w pewnych momentach jest niedobra, na przykład dla gospodarki amerykańskiej. Ona ją zadłuża na przykład. Tak? Mówię, te transfery socjalne, czy infrastrukturalne, czy ostatni IRA, czyli ten powstrzymywania inflacji, no one dają słaby, powiedzmy, powiedzmy na zewnątrz sygnał, tak, na przykład czy nie uchwalenie budżetu teraz, czy próba przynajmniej przedłużenia tego defaultu, to na pewno nie jest, nie, daje taki sygnał swoim właśnie konkurentom, czy nawet wrogom, bo dzisiaj chyba możemy mówić o wrogach Stanów Zjednoczonych, że Ameryka jest właśnie słaba, że nawet fizycznie słaby prezydent, bo myślę, że to mogło zachęcić na przykład Putina do, czy te obrazki, które obserwowaliśmy w Afganistanie, czy ruch BLM, ten Black Lives Matter, atak na Capitol, to przecież wszystko było obserwowane przez to, że jednak w Stanach Zjednoczonych jest element demokracji w miarę transparentnych mediów, bo wszystko to świat oglądał, tak, i mógł właśnie powziąć Putin takie konstatacje. A jak jeszcze spotkał Bidena w Genewie i zobaczył, że to starszy, lojalny pan, który zapomina, który często z przyczyn takich nieco zdrowotnych nie zawsze mówi logicznie, no to mogło to popchnąć go do takich decyzji, jak się okazało, zgubnych. Jak powiedziałem, Stany Zjednoczone jest to wielki organizm. Owszem, prezydent jest tym głównym, zgodnie z konstytucją, wykonawcą, ale na zasadzie check and balances, czyli tych równowag kontroli, chyba żadne państwo nie ma tak wypracowanych mechanizmów kontroli i weryfikacji. Nie jest tak łatwo stwierdzić, jak wielu by chciało, że pozycja supermocarstwa już jest jakby za Ameryką, już jest czymś passé. Byłoby to zbyt daleko idące stwierdzenie. Czy jest to polityka fatalna? Zobaczymy. Myślę, że wyborcy to ocenią. Na pewno z naszej perspektywy tutaj ojca i naszej na pewno nam się nie podoba te kompromisy, na które Biden idzie. Stricte przyczyn, myślę, politycznych, no bo on był zawsze politykiem centrowym. Mówię tutaj o ideologii, zwłaszcza tej lewacko-progresywnej, gdzie wpuszcza do partii demokratycznej bardzo mocne, też prorosyjskie niestety środowiska, jak właśnie Bernie Sandersa, Ocasio-Cortez, Omar, Tlaib, mógłbym wymieniać tych nowych kongresmenów, kongresmenek, które często stały, kiedy głosowano właśnie przy pierwszych pakietach
wspomagających Ukrainę głosowały przeciw, razem z, wydawało się w takiej koalicji z radykalnymi kongresmenami z kolei strony republikańskiej. Więc co my możemy, powiedzmy, niestety Biden, który charakteryzował się słabym wyczuciem polityki międzynarodowej, co mu choćby Robert Gates, dawny sekretarz obrony, zarzucił, że Biden zawsze podejmował słabe decyzje międzynarodowe. I faktycznie tak było, nawet jak tutaj z ojcem rozmawialiśmy, te jego pierwsze decyzje, kiedy znowu zrzucił akcent na Niemcy, tak, kiedy nie doprowadził do zablokowania Nord Stream 2, czyli znowu pozostawił Niemcom wolną rękę w Europie, to doprowadziło też do tej katastrofy, którą obserwujemy, znaczy do ataku oczywiście Putina na Ukrainę i do toczącej się wojny. Więc owszem, tu zgodzę się, że więcej popełnił błędów na początku, tak, jego prezydentury. I czy zostanie wybrany, to będzie werdykt, myślę, demokratyczny i wówczas to potwierdzi czy pana Marka, czy moją ocenę. Pamiętajmy, że też my patrzymy z perspektywy naszych interesów. Tak? Przynajmniej ja nie ukrywam, z perspektywy Polaka, tak, czy mieszkającego tutaj. No ta ocena jest ambiwalentna na pewno Bidena. Mamy kolejny telefon, odbierzmy więc. Bardzo proszę, halo? Halo? Halo, czy się słyszymy? Chyba się jednak nie słyszymy. Nie słyszymy się jednak, tak, jednak nie. Oczekujemy więc na Państwa głosy. Jeszcze mamy kilkanaście minut naszych rozmów w tej części telewizyjno-radiowej. Geopolityczna rola USA. Panie doktorze, pamiętamy też Bidena z pierwszych lat jego tutaj prezydentury i też jego też takie bardzo mocne akcenty ideologiczne, które też pan wspomniał zresztą, tak? Też jego wizyta na konferencji bezpieczeństwa w Monachium, tam też zarzuty wobec Polski, że no nie była nazwana Polska, ale wiadomo było, że tam chodzi o Polskę, o Węgry, jeśli chodzi o demokrację w Polsce, wojna na Ukrainie i można tak rzec, że geopolityka zwycięża nad ideologią w tym momencie, tak? Czy to jednak tak to działa? Tak, no i te swoje pochopne oceny musiał zweryfikować, czy jakby ugryźć się w język, mówiąc kolokwialnie. Te oceny, które mu podawano zazwyczaj, no bo amerykańscy prezydenci czy politycy głównie się skupiają na sprawach wewnętrznych, więc on swoją ocenę, czy Polski wówczas, na początku, nie wiem, 2021, kiedy wchodził w tą swoją prezydenturę, no opierał o raporty, które otrzymywał. Gdzie Polska, pamiętamy, no bardzo dobrym okresie dla nas, dla Polski oczywiście, prezydentury Trumpa, czy dobrym w porównaniu do Obamy, tak, czy do wcześniejszych prezydentów, to mógł traktować, że jego oponent, który mu no, wiele napsuł krwi w czasie kampanii, który go atakował często personalnie, mógł przerzucić te swoje pretensje na Polskę, tak, i było to niebezpieczeństwo, ale szybko realpolitik to zweryfikowała, tak, no właśnie, że myśmy mieli rację, czy to w sprawach Nord Stream 2, czy w sprawach Ostpolitik niemieckiej, czy nawet w sprawach amerykańskich, tak, że te nasze propozycje do zbrajania czy dywersyfikacji energetycznej, gdzie Amerykanie też przecież korzystają z tego, tak? Kupujemy dzisiaj gaz w dużej też mierze z tamtej strony, czy kwestie właśnie zwłaszcza no, do zbrojenia. Więc te tak zwane realpolitik, polityka realistyczna, interesy przeważyły nad jego opinią. Ja nie wiem, czy on akurat ma powody, aby nie lubić Polaków. On pochodzi z Pensylwanii, z tego rejonu takiego robotniczego, tam się urodził, chociaż całe życie swoje polityczne spędził w Delaware, więc jak w swoich książkach wspomina, on miło o Polakach, o tych, co zawsze byli pracowici, zresztą religijni. No dla nas pewnym, myślę i dla ojca, rozczarowaniem jest to jego postawa wobec ideologii. Te jego pierwsze 40 executive orders, czyli tych rozporządzeń, zaraz po zaprzysiężeniu, były stricte ideologiczne, idące właśnie
Myślę, że to była pewna danina, którą on musiał spłacić dla tego środowiska transgender, nawet nie gender, ale transgender, bardzo silnego środowiska, które... Czy kwestia powrotu do polityki aborcyjnej niestety, bo Trump zawiesił tę kwestię, czyli dotacji z funduszy federalnych zabijania dzieci nienarodzonych, to on przecież jeszcze, Joe Robinette Biden, w kampanii, pierwszej kampanii Obamy, kiedy był kontest między wiceprezydentami, mówił wprost, że dla niego społeczna nauka Kościoła jest priorytetem i on stara się ją przenosić też na politykę. Te słowa dziś są, można to odsłuchać. To był 2008, a dzisiaj 2021 czy 2023 niestety widzimy ten rozdźwięk dla nas, dla katolików niezrozumiały, że jak można popierać, prawda, politykę, która jest też antyamerykańska, tak, no bo mimo dobrych lat demograficznych Ameryka też nie jest na dobrym kursie demograficznym i to tu się zgodzę z panem Markiem, że wewnętrznie dzisiaj musi, co być może to rozczarowuje republikanów, ale musi uzupełniać choćby swoją siłę roboczą przez imigrantów. Dzisiaj bardzo niskie bezrobocie to jest około 3-4%. Wcześniej czy później wymusi i wymusza na tym, żeby dopuścić właśnie do tego American Dream właśnie migrantów, siłę roboczą, która będzie mogła tą machinę amerykańskiej gospodarki ciągnąć do przodu. Panie doktorze, nieraz tak, kiedy mówimy o wojnie na Ukrainie, mówi się tak, że to jest dla Amerykanów, z tej perspektywy na to patrząc, jakiś etap, bo ich głównym takim celem, punktem uwagi jest Pacyfik, Chiny, Tajwan i to jest im bliższe ciało koszula, tak? Czy to te dwa punkty, wojna na Ukrainie i ewentualny konflikt Chin z Tajwanem, czy to są konflikty dla Amerykanów alternatywne, wykluczające się? Jeśli będą tutaj, to tu ich nie będzie. Czy to jest droga do celu? Jak to jest w tych szachach geostrategicznych? Jak to należy odczytywać? Myślę, że to są procesy równoległe, a nawet bym powiedział uzależnione. Skoro jesteśmy przy Joe Robinette Bidenie, on powiedział wprost, on użyje wojska amerykańskiego, czyli tej zasady boots on the ground, czyli amerykańscy Marines wylądują na wyspę Tajwan i będą bronić ewentualnej. Nigdy nie powiedział tak w przypadku Ukrainy. I to nie wynikało tylko dlatego, że Ukraińcy są tacy dzielni i bronią się bohatersko, ale z przyczyn no, takich stricte realistycznych. Poświęca Ukrainę na rzecz Tajwanu. Nie boi się wojny z Chinami, a boi się wojny z Rosjanami? Nie, na odwrót, że nie jest w stanie poświęcić Tajwanu, bo to jest zbyt ważny punkt strategiczny. Gdyby tam pokazał, czy Amerykanie pokazaliby tam uległość wobec Chińczyków, to mogła być pewna przekroczenie czerwonej linii. Więc powiedział, że na pewno Amerykanie będą bronić, mimo że nie ma tam żadnych zobowiązań sojuszniczych wobec Tajwanu. Co te linie wyznacza, czerwoną linię tam na Pacyfiku? Tak, nawet przypomnę, Amerykanie nie mają relacji z Tajwanem, tak, dyplomatycznych. One dopiero są nawiązywane, ale tam przecież nie ma nawet ambasadora. Więc paradoks jest w tym, że owszem dozbraja Ukrainę, ale nie pozwoli, bardziej użyje naszych wojsk NATO, ale nie amerykańskich, aby ewentualnie rozszerzający się konflikt tutaj ukraiński, no na szczęście nam to jeszcze nie grozi, myślę nie będzie grozić i to jest skalkulowane myślę przez Amerykanów, więc jest w stanie poświęcić, bo powiedzmy ostatnie zaangażowanie, czy ostatnia wojna, którą Amerykanie prowadzili, taką pełnoskalowa, to były czasy Busha, czyli dosyć już dawno, tak? Więc tu wprost padły słowa, że ewentualna agresja Chińczyków na Tajwan doprowadzi do interwencji. Zresztą jak patrzymy na ruchy okrętów amerykańskich, zwłaszcza krążowników, jest to ciągle umacnianie się na Morzu Południowochińskim. Ostatnia wizyta też, bo po wizycie, przypomnę, w Polsce, on od razu ruszył, pojawił się też oczywiście w Japonii na G20, ale też wcześniej odwiedził Koreę Południową i przypieczętował też formułę AUKUS, tak? Czyli tą, która jest pewnym też elementem odstraszającym Chiny. Jeśli to ma do wojny na Ukrainie, czy Ukraina jest
dla Chin takim testowaniem amerykańskim ich determinacji i potem będą działać według tego wobec Tajwanu? Jakiś tu jest ten związek? Uważam, że nawet decyzję o ataku na Ukrainę Putin powziął w ścisłych konsultacjach z prezydentem Xi i Chiny dzisiaj uzależniają Rosję od siebie. Oczywiście, no bo nałożenie sankcji, dosyć mocna blokada powoduje, że Rosja jedynie może tak może dziś kooperować z Azją, tak, czy z krajami powiedzmy Ameryki Południowej, niektórymi tylko. Może Xi wykorzystał Putina? Tak, uzależnia go ewidentnie geograficznie i to się sprawdza, co Huntington mówi, że to jest pewien tandem sił, tak, właśnie, bo oprócz świata multipolarnego, multibiegunowego, mamy też pewne pary sił, które się łączą w sił regionalnych, to powiedzmy jak kondominium francusko-niemieckie, czy irańsko-syryjskie, czy nawet turecko-rosyjskie, były takie doraźne właśnie duety różnych sił, to ewidentnie mamy połączenie, już to myślę, nikt nie ma wątpliwości, Chin i Rosji. Tylko gdzie dominującym dzisiaj dominującą siłą będą Chiny. Stąd ta sytuacja, jak jeszcze bardziej Amerykanów przyciąga na tam, gdzie jest ta siła ciężkości, czyli Chiny i próba, bo każdy hegemon musi mieć też pewną przestrzeń, co Niemcy nazywali tą Lebensraum, czyli tą przestrzeń właśnie ekspansji. A Chiny ich ciągle nie mają. Tak? To ciągle walka o obecność na czy na Pacyfiku, czy konkretnie na Morzu Południowochińskim. Stąd te blokady amerykańskie i skupienie się na dozbrajaniu. A Chiny, ewidentnie widzimy, prowadzą swój rodzaj wyścigu zbrojeń. To się wprost tak nie mówi, ale to możemy śledzić śledzić statystyki, więc to dozbrajanie chińskiej armii jest bardzo silne. To nie ma tylko mieć charakteru odstraszającego, ale myślę, że bardzo realistyczne są te plany inwazyjne Chin na Tajwan. Bo tak jak sobie pozwolę wspomnieć, imperium, jeżeli się dzieje źle, to dyktator musi mieć jakiś punkt pójścia do przodu, tak, wyjścia i w tym przypadku ucieczki naprzód. Tak. I to, w tym przypadku myślę, jest agresja militarna czy jakaś próba ekspansji. Panie doktorze, tutaj zamykamy, stawiamy kropkę w tej części naszej pierwszej, drodzy Państwo. Zapraszamy do Radia Maria na 21.30. Geopolityczna rola Stanów Zjednoczonych. Taki jest temat naszych rozmów. I naszym gościem jest pan dr Marek Kawa, amerykanista. Już Państwu panu dziękujemy za tę pierwszą część. Dziękuję bardzo za telefony i uwagę. I mówimy sobie do usłyszenia o 21.30 na antenie Radia Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.